Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność w przystanku Historia na ulicy Marszałkowskiej gościć doktora Rafała Leśkiewicza, dyrektora Biura Rzecznika Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa. Ale też człowieka, który przez wiele, wiele lat jest już związany z Instytutem Pamięci Narodowej, także z badaniami nad aparatem represji PRL, ale dzisiaj troszeczkę inny temat chcemy poruszyć, znaczy temat bardzo ważny. Nie wiem, kto z Państwa miał okazję widzieć bardzo ciekawą wystawę, bardzo kameralną, ale bardzo ciekawą wystawę, która była na krakowskim Przedmieściu, na wysokości Domu Polonii, pod tytułem, który też widać za nami, Gospodarka III Rzeszy. To jest jedna z prób opowiedzenia o tym, no, jak wyglądała rzeczywiście okupacja niemiecka w Polsce, co ona oznaczała i jak na niej skorzystał przemysł niemiecki. Bardzo rzadko się o tym w Polsce mówi i bardzo dobrze taka inicjatywa w Instytucie Pamięci Narodowej powstała. Kto był pomysłodawcą, panie doktorze, tej całej wystawy? Kto był osobą, która też wymyśliła całą koncepcję? No i chodzą plotki, że wystawa bynajmniej nie kończy się na Warszawie, ale też się ma pojawiać gdzie indziej. Gdzie? Pomysłodawcą wystawy o gospodarce III Rzeszy był prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki. To on zaprezentował w Biurze Edukacji Narodowej koncepcję przygotowania ekspozycji, która opowiadałaby o mało znanym, mało zbadanym zakresie funkcjonowania III Rzeszy, o tej nieznanej szerzej publicznie części gospodarki III Rzeszy, a mianowicie o tym, w jaki sposób przemysł niezbrojeniowy, ale cywilny uwłaszczył się na działaniach zbrojnych III Rzeszy w czasie II wojny światowej, ale też tuż przed, po dojściu Adolfa Hitlera do władzy od 1933 roku. Natomiast za część merytoryczną wystawy odpowiadał pan profesor Tomasz Panfil i dyrektor Adam Chlebowicz, szef Biura Edukacji Narodowej. To właśnie w gronie tych trzech osób trwały główne dyskusje na temat tego, w jaki sposób zaprezentować gospodarkę III Rzeszy, przedstawić podstawowe fakty dotyczące firm działających w III Rzeszy, firm mających często rodowód XIX-wieczny, które w okresie po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w roku 1933 zanotowały zyski wynikające z dostosowania się do polityki nazistowskiej, polityki prowadzonej przez NSDAP i które potem po zakończeniu II wojny światowej tak naprawdę nie poniosły żadnych konsekwencji związanych z kolaboracją, współpracą, związanych z działalnością na rzecz III Rzeszy, ba, rozwinęły się gospodarczo, no bo to był też element odbudowy państwa niemieckiego, żeby właśnie takie firmy, które działały w okresie III Rzeszy Niemieckiej, mogły odbudować swój kapitał i odbudowywać gospodarkę niemiecką zniszczoną podczas działań II wojny światowej. Czyli paradoksalnie zbrodniarze niemieccy w ramach procesu denazyfikacji nie ponosili żadnej odpowiedzialności za swoje zbrodnie i w taki sam sposób gospodarka III Rzeszy, największe koncerny i firmy działające na rynku niemieckim i nie tylko, ale także w całej Europie, ba niektóre nawet na całym świecie, nigdy nie poniosły odpowiedzialności za to, że zatrudniały w swoich zakładach, może zatrudniały to zbyt dobrze powiedziane, bardziej wykorzystywały niewolniczą pracę więźniów obozów koncentracyjnych, robotników przymusowych do swojej działalności gospodarczej. Te firmy takiej odpowiedzialności nigdy nie poniosły, rozwinęły się gospodarczo i funkcjonują na rynkach światowych do dzisiaj, funkcjonują także w Polsce i w tej chwili nikomu nie kojarzą się ze zbrodniczym reżimem totalitarnym Adolfa Hitlera, z niemieckim nazizmem, nie kojarzą się z wykorzystywaniem darmowej siły roboczej, robotników przymusowych czy więźniów obozów koncentracyjnych, a dodatkowo jakby w swojej historii wymazują ten
ten okres lat II wojny światowej, czy też okres tuż przed II wojną światową i w swoim takim korporacyjnym, w takiej korporacyjnej prezentacji swojej historii najczęściej o tym okresie nie mówią. Jest to też element takiej świadomej realizacji polityki historycznej państwa niemieckiego, prowadzonej bardzo konsekwentnie od momentu zakończenia II wojny światowej, gdzie Niemcy starają się przyzwyczaić i oswoić opinię publiczną, międzynarodową opinię publiczną z tym, że to nie Niemcy wypowiedzieli II wojnę światową Polsce, nie Niemcy najechali Polskę, nie Niemcy są winni Holokaustowi, a bliżej nieokreśleni naziści. W związku z tym nie należy utożsamiać państwa niemieckiego ze zbrodniami II wojny światowej. I widzimy to chociażby dzisiaj także, jakby skutek realizacji takiej polityki historycznej w świadomości Niemców, chociażby młodego pokolenia, które nie identyfikuje zbrodni II wojny światowej z państwem niemieckim, z funkcjonariuszami państwa niemieckiego, a Niemcy wypierają jakiekolwiek prośby, żądania, wypłaty reparacji za działania wojenne, za zbrodnie, których dokonywali. To świadectwo widzimy dzisiaj po nocie polskiego rządu skierowanej do rządu Republiki Federalnej Niemiec o wypłatę reparacji za straty wojenne. Otrzymujemy krótką, enigmatyczną odpowiedź, że Niemcy nie poczuwają się do obowiązku wypłacenia reparacji i nie zamierzają tych reparacji wypłacać. W ogóle, bo to jest taka też bardzo ciekawa historia z komunikatem o wystawie, o której Instytut Pamięci Narodowej informował, że pojawiły się bardzo konkretne nazwy firm. Zaraz przejdziemy, jakie to firmy i czy Instytut nie bał się ewentualnych pozwów, że wymienił te firmy, które korzystały, znaczy to jest odwołanie się oczywiście do faktów historycznych, przecież to nie są wymyślone nazwy na użytek tej wystawy, tylko wystawa też dokumentowała, jakie firmy konkretnie chodzi, proszę Państwa. Ale mimo tego przejdziemy, bo to jest taka bardzo ważna historia, tuż pan doktor o tym powiedział. Rzeczywiście całkiem niedawno obchodziliśmy 80. rocznicę, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem, czyli 30 stycznia 1933 rok. Bardzo długo trwał proces jak gdyby obrania już Adolfa Hitlera za kanclerza, jeśli tak to można formalnie wyrazić, no bo wybory przez NSDAP zostały wygrane w listopadzie 1932 roku, dopiero 30 stycznia rzeczywiście Adolf Hitler staje się kanclerzem. Ale też i wszyscy badacze, i teraz całkiem niedawno, w zasadzie w końcówce jestem lektury, ukazała się parę lat temu książka znakomitego dziennikarza niemieckiego Petera Ziwalda, biografia Benedykta XVI, gdzie autor w tej książce, która nosi polski tytuł Życie Benedykta XVI, kreśli w ogóle całe tło tego wszystkiego, co działo się w Niemczech, co działo się po zakończeniu II wojny światowej, co działo się, pierwszej, przepraszam, wojny światowej, kryzys Republiki Weimarskiej, rewolucje, spory wewnątrz niemieckie, zagrożenie w ogóle komunizmem bardzo poważne po 1919 roku, ale też autor w pewnym momencie wskazuje bardzo jasno i pisze o tym po prostu expressis verbis i to jest ciekawe, bo to jest perspektywa niemiecka, bo to była książka, która była przede wszystkim przygotowywana na rynek niemiecki, ale w pewnym momencie już sam autor, Peter Ziwald, wskazuje na dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten proces dochodzenia Adolfa Hitlera do władzy był bardzo szybko wsparty przez dużych przemysłowców, głównie z Bawarii, ze stolicą w Monachium. No i po 1933 natychmiastowa deklaracja i przekazanie kolejnych pieniędzy dla NSDAP. Co do nazistów, to jeszcze jest taka kwestia, ja też z wielką zawsze uwagą patrzę na to, kto jak opisuje te wydarzenia, także z ważnych dyplomatów, ambasadorów, także urzędujących w Polsce. Rzeczywiście to słowo nazista jest głównym słowem, ale to też kiedyś na jednej z konferencji, zresztą w Instytucie Pamięci Narodowej, profesor Grzegorz Berendt, obecnie dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, powiedział wprost, nazista to jest członek NSDAP, to nie jest narodowość. To tak zawsze, proszę Państwa, warto o tym pamiętać, ale przechodząc właśnie już do samego pytania, przepraszam za ten przedługi wstęp, panie dyrektorze, to mam takie pytanie, no właśnie, pojawiły się bardzo konkretne firmy na tej wystawie, konkretne firmy w zapowiedziach, nazwy tych firm, czy możemy je wymienić?
Oczywiście możemy je wymienić, bo przecież prawda jest najważniejsza, a my bazujemy na ustaleniach historycznych, na prawdzie historycznej, więc nie obawiamy się, nawiążę do wypowiedzi pana redaktora, pozwów ze strony tych wielkich koncernów, bo my nie przekłamujemy historii, mówimy o bardzo konkretnych koncernach czy firmach działających do dzisiaj, które zaangażowały się w politykę narodowo-socjalistycznej partii Niemiec, zaangażowały się w działalność NSDAP, wspierały politykę grabieżczą, łupieżczą i barbarzyńską politykę Adolfa Hitlera. Mówimy tutaj o tak dużych koncernach jak Siemens, jak Allianz, jak Hugo Boss, dr Oetker, firma BMW, rodziny Quandt. Mówimy tutaj o Mercedesie, o Lufthansie, o Deutsche Bahn, o Deutsche Bank, o Reichsbanku, więc to są wszystkie te państwowe i prywatne koncerny. Giganty do dzisiaj na rynku niemieckim. Na rynku niemieckim, ale także na rynku polskim. Mówimy tutaj o całym koncernie IG Farben, w skład którego wchodziła Agfa, BASF między innymi. Mówimy o koncernie Bayer, więc jest tych firm i tych przedsiębiorstw bardzo wiele. O Lufthansie także, które wspierały politykę Niemiec. No bo przechodząc jakby do bardzo szczegółowej analizy, dlaczego te firmy wspierały politykę Adolfa Hitlera, bo widziały w tym po prostu pieniądz i zysk. Jeżeli spojrzymy na sytuację Europy na początku lat 30., recesja, kryzys gospodarczy, potężne problemy ze znalezieniem pracy i potężne problemy z rynkami zbytu. I raptem pojawia się Adolf Hitler ze swoją partią, z NSDAP, który z założenia chce doprowadzić do wielu konfliktów zbrojnych w Europie i nigdy tego nie kryje. Wprost o tym mówi, że ten Lebensraum, zwiększenie przestrzeni życiowej dla Niemców musi się zwiększyć i jednoznacznie wskazuje na potrzebę rozwoju przemysłu zbrojeniowego, no to firmy i koncerny działające na rynku niemieckim wyczuwają dla siebie olbrzymią szansę, szansę rozwoju, szansę zarabiania dużych pieniędzy. Zaczynają płynąć zlecenia od instytucji państwowych, od rządu niemieckiego. Jeżeli powiemy sobie, przytoczymy dwie tylko liczby, że w roku 1932 nakłady na armię wynosiły 700 milionów Reichsmarek, a w roku 1938-39 ta wartość wynosiła ponad 17 miliardów. Miliardów marek niemieckich, to pokazuje to skalę zaangażowania rządu niemieckiego w rozbudowę przemysłu zbrojeniowego. No i teraz ten przemysł się rozwija. Przemysł zbrojeniowy to nie tylko przemysł ciężki, nie tylko produkcja czołgów, nie tylko produkcja broni maszynowej, samolotów, ubotów, ale także działania pośrednie, szycie mundurów, aprowizacja, ubezpieczenia, infrastruktura drogowa i kolejowa. I wszystkie te firmy raptem zaczynają odżywać, zatrudniają ludzi, są rynki zbytu, bowiem odbiorcą jest przede wszystkim rząd niemiecki, no i pojawia się przyrost, jeżeli chodzi o produkcję zbrojeniową. Armia niemiecka ze 100 tysięcy rośnie do ponad 3,5 miliona żołnierzy, więc to jest też odbiorca produkcji niemieckiej. Więc trudno się też dziwić, tak patrząc z perspektywy ówczesnych firm, że one zaangażowały się w tę działalność na rzecz, produkcyjną działalność na rzecz rządu niemieckiego. Do roku 1938-1939 nie było to niczym, tak wprost nie było to niczym złym, to się dało wytłumaczyć, bo po prostu chcemy odbudować gospodarkę III Rzeszy, potrzebna jest silna armia, okej, koniec. Ale do czegoś te działania prowadziły. Te działania doprowadziły do tego, że 1 września 1939 roku Polacy obudzili się w nowej rzeczywistości. Zbombardowano Wieluń, rozpoczął się ostrzał Westerplatte i zaczęły wchodzić do Polski oddziały niemieckie, które po kilkunastu dniach wespół od 17 września z wojskami sowieckimi zajmują terytorium II Rzeczpospolitej i wprowadzają swój terror, rabunki i gwałty. I wtedy już w zasadzie te firmy niemieckie rozpoczynają kolejny etap swojej działalności.
Bo do momentu wybuchu II wojny światowej to była produkcja tylko na potrzeby wewnętrzne, ale po wybuchu II wojny światowej ta produkcja skoncentrowała się na wspieranie armii niemieckiej, za którą szedł terror, za którą szły represje i masowe mordy. No i trudno sobie wytłumaczyć w tej chwili. Myślę, że nawet najlepszym PR-owcom z tych koncernów i firm, o których przed chwilą mówiliśmy, no trudno będzie się wytłumaczyć z tego, że Hugo Boss szył mundury dla Wehrmachtu, dla SS, że dr Oetker dostarczał na front 10-kilogramowe budynie waniliowe lub migdałowe z napisem na puszkach dla Wehrmachtu jako aprowizacji, jako uzupełnienie aprowizacji. Na pewno nie da się wytłumaczyć w żaden sposób, że firma Allianz ubezpieczała strażników obozowych w obozach koncentracyjnych czy w obozach zagłady. Mało tego, przyjeżdżali tam przedstawiciele tej firmy i sprawdzali warunki pracy tych strażników. Jakie to obłudne i zakłamane. No i w tej chwili, co może powiedzieć przedstawiciel firmy Allianz, PR-owiec tej firmy, że to było działanie właściwe, że tu chodziło tylko o pieniądze? Nie, oni wszyscy doskonale wiedzieli, po co to robią i co się w tych obozach koncentracyjnych dzieje. Doskonale Hugo Boss zdawał sobie sprawę, firma Hugo Boss zdawała sobie sprawę, po co szyje te mundury i dla kogo? Dla żołnierzy niemieckich, którzy idą na front, i te mundury za chwilę będą zachlapane krwią niewinnych ludzi, krwią mordowanych kobiet, dzieci, krwią mordowanych Żydów. Więc dlaczego? Pojawia się pytanie dlaczego? Czy tylko dla pieniędzy, czy to była rzeczywiście ideologia i pieniądze? Ja przypuszczam, jestem wręcz przekonany, że to była z jednej strony ideologia, a z drugiej strony pieniądze, a przede wszystkim koniunkturalizm, czyli chęć po prostu zarabiania dużych pieniędzy. Jeżeli spojrzymy na firmy zbrojeniowe, które wykorzystywały technologie, ale przede wszystkim wykorzystywały niewolniczą pracę robotników, nie płacąc im za to zupełnie żadnych pieniędzy, utrzymując ich na granicy życia i śmierci, wydając im głodowe racje żywnościowe, zatrudniając ich do eksperymentów, na przykład eksperymentów paramedycznych czy testowania ogumienia, tak jak to było w przypadku firmy Continental, której jeszcze tutaj nie wymieniliśmy. W związku z tym ten przemysł III Rzeszy i gospodarka III Rzeszy ociekała tak samo krwią, jak tą krwią ociekały ręce wszystkich żołnierzy niemieckich, którzy wkraczali do Polski, a potem do innych krajów europejskich i nie tylko w roku 1939, czy też później w roku 1941 po operacji Barbarossa i agresji na Związek Sowiecki. To jest bardzo ciekawe, że znowu powraca ta potrzeba poznawcza eksterminacji nazistowskich Niemiec na ziemiach polskich, bo był taki moment pewnej nierównowagi, czy raczej wreszcie mogliśmy mówić, pisać, wydawać książki o tym, co działo się w Związku Sowieckim. Ja pamiętam, jak ukazała się książka Gułag, Anny Applebaum, która wtedy mogła bazować dosyć otwarcie na archiwach rosyjskich, bo one były łatwiej dostępne dla badaczy amerykańskich, zresztą wszystkie placówki amerykańskie miały wtedy dosyć duże pieniądze na kserowanie, skanowanie i opisała ten cały przemysł, właśnie też pokazała od strony przemysłowej, jak gułag, jak komuniści na tym korzystają. Wcześniej, zresztą o tym zawsze też mówił wielki polski pisarz mieszkający przez znaczną część życia w Neapolu, Gustaw Herling-Grudziński, który zawsze mówił o tym, że te totalitaryzmy to są systemy bliźniacze, za co był często atakowany przez lewicę liberałów na Zachodzie, że przesadza, że tutaj ten Związek Radziecki przecież chce nieść pokój, dlaczego on wraca, no on się też odwołał przecież do własnego doświadczenia. Większość tej wiedzy też mieli ci wszyscy, którzy przeszli przez Wschód, Bliski Wschód, przez Włochy, musieli zostać na Zachodzie żołnierze Polskich Sił Zbrojnych oraz całe dowództwo. Też to doświadczenie Wschodu mieli. Dopiero w latach 90. o tym można było mówić, więc te sprawy zeszły na dalszy plan. Ale znowu ta ciekawość poznawcza się pojawiła. Na szczęście znowu się do tych tematów wraca. Bo teraz bym chciał takie dopytać szczegóły, jak to po prostu operacyjnie wyglądało, bo ja mam na uwadze z kolei książkę, która okazała się w latach 2000. Wstrząsająca książka Ernsta Klee, Medycyna w Auschwitz, to wydało wydawnictwo Uniwersytet Krakowski, gdzie autor pokazywał, jak też przemysł farmaceutyczny, niemiecki nie tylko, różne programy badawcze, medyczne zyskały dzięki temu,
Ja wiem, że to dzięki to jest tutaj, proszę Państwa, cudzysłów. No, wykorzystywaniu więźniów obozów. Przede wszystkim tutaj jest mowa Auschwitz, ale co tam jeszcze w tej książce jest? Autor opisuje liczne, czasami wstrząsające eksperymenty medyczne, które dokonywano na więźniach, jakich selekcjonowano, cały proces ten jest opisany. Ale to, co na mnie w tej książce wtedy zrobiło na mnie największe wrażenie, to lista lekarzy, których autor zestawił na końcu książki i pokazał, ilu z nich zostało ukaranych. No to niewielki procent, a reszta prowadziła w Republice Federalnej Niemiec po prostu praktykę lekarską i autor zrobił całe zestawienia z adresami, kto, gdzie, w czym się specjalizował do końca swoich zawodowych dni. A jak to wyglądało od strony wykorzystania przemysłowego ludzi do niewolniczej pracy, do katorżniczej niewolniczej pracy? Mechanizm był bardzo prosty. Te duże koncerny i firmy działające na rynku niemieckim, odbierając zlecenia od rządu III Rzeszy, szczególnie po wybuchu II wojny światowej, tak naprawdę partycypowały w terrorze okupacyjnym, czyli otrzymywały za darmo robotników przymusowych, zgłaszały zapotrzebowania na konkretne liczby robotników przymusowych, którzy byli wywożeni masowo, na przykład z ziem polskich, czyli z generalnego gubernatora, chociażby w głąb III Rzeszy i tam pracowali ci ludzie w fabrykach, wykorzystywani w ramach wielogodzinnej pracy za minimalne racje żywnościowe. Wszyscy doskonale z zarządu tych spółek i firm zdawali sobie sprawę i doskonale wiedzieli, kim są ci ludzie, kto do nich trafia, że są to Polacy aresztowani w wyniku łapanek na ulicach, na przykład Warszawy czy innych polskich miast i trafiają po prostu do pracy, która była czystym wyzyskiem. Mało tego, Niemcy wykorzystywali też jakby potencjał intelektualny tych niewolników, którzy u nich wówczas pracowali, bo jeżeli do zakładów na przykład Lufthansa trafiali technicy czy inżynierowie, no to byli wykorzystywani do tego, by udoskonalać chociażby silniki lotnicze, czy też pracowali przy tworzeniu jakichś nowych rozwiązań związanych z budową konkretnego elementu uzbrojenia, nie wiem, czołgów, okrętów podwodnych. Oczywiście wówczas ci inżynierowie byli nieco lepiej traktowani, dostawali lepsze racje żywnościowe i mieli lepsze warunki pracy, ale byli wykorzystywani do katorżniczej pracy i przede wszystkim ich potencjał intelektualny, była taka grabież intelektualna, obok tej grabieży fizycznej, tego potencjału fizycznego każdego człowieka, który pracował na rzecz tych dużych koncernów, no to też była grabież intelektualna, wykorzystywanie tego potencjału bez żadnej refleksji tak naprawdę. Więc operacyjnie wyglądało to właśnie w ten sam sposób. I co ciekawe, pan redaktor wspomniał o lekarzach wykonujących eksperymenty paramedyczne, którzy tak naprawdę nie ponieśli żadnej odpowiedzialności i w większości przypadków po zakończeniu II wojny światowej prowadzili dalej swoje praktyki lekarskie. Warto wspomnieć, że dr Mengele, najbardziej znany człowiek, który kojarzony jest, można powiedzieć, z taką ikoną, znowu cudzysłów, tych badań i eksperymentów medycznych, nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji. Tak, dokładnie, nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji i zmarł na zawał serca na jednej z plaż w Brazylii bodaj. Tak? Więc w przypadku z kolei tych dużych przedsiębiorców niemieckich, oni również tak naprawdę nie ponieśli żadnych konsekwencji, bo znowu była to chłodna kalkulacja i chłodna polityka w ramach powojennego ładu. Niemcy musiały się odbudować. Po co? Po to, żeby wypłacić reparacje tym krajom, które skierowały wobec nich roszczenia w związku ze zniszczeniami II wojny światowej. A z czego miały te reparacje wypłacić, jeżeli gospodarka by nie funkcjonowała i nie przyrastałby PKB już nowych, demokratycznych Niemiec? Było na to ciche przyzwolenie władz niemieckich, całego w zasadzie zachodniego świata, tego układu pojałtańskiego, jaki się wytworzył w 1945 roku, potwierdzonego konferencją w Poczdamie, więc na dobrą sprawę Polska stała się jedną z takich najbardziej klasycznych ofiar tego systemu, bo z jednej strony zagrabione dobra, zniszczony kraj, bez wypłaconych reparacji, bez możliwości przez długie lata w okresie rządów komunistycznych dochodzenia swoich praw i odzyskania zagrabionego mienia chociażby. No proszę sobie wyobrazić, że nawet w zeszłym roku znaleźli
znaleziono w jednej z parafii niemieckich w Gelsenkirchen dzwony, XVI-wieczne dzwony z polskiego kościoła. Udało się je odzyskać, ale tych dóbr materialnych, tych, spośród tych bodajże 16 tysięcy zagrabionych dzwonów kościelnych, to taki tylko przykład, taki symbol tej grabieży niemieckiej. Bardzo wiele z nich nadal nie wróciło nie tylko do Polski, także do innych krajów. Tak samo dotyczy to innych elementów infrastruktury, nazwijmy to szeroko, zagrabionej przez Niemców. Więc Niemcy nie odpowiedzieli za te grabieże. Niemieccy przedsiębiorcy w wyjątkowych przypadkach symbolicznie ponosili jakąś odpowiedzialność i nikomu nie zarekwirowano ich majątków. Wręcz przeciwnie, ten majątek się rozwijał, rozbudował i oczywiście część fabryk, zakładów przemysłowych w wyniku nalotów dywanowych aliantów uległa zniszczeniu. Ale linie produkcyjne bardzo szybko odbudowano. Część linii produkcyjnych w ogóle udało się uchronić przed zniszczeniem z końca 1944 czy początku 1945 roku i bardzo szybko Niemcy nabrały ponownego impetu, stając się z jedną z czołowych gospodarek europejskich i światowych, co widać do dzisiaj, chociaż też ta recesja dotknęła i ten problem... Częściowo skorzystały z tego, z czego my nie mogliśmy skorzystać, czyli z planu Marszala. Oczywiście skorzystały też przede wszystkim z planu Marszala, ale jakby założenie polityki międzynarodowej było takie, że Niemcy muszą się odbudować, by wypłacić odszkodowania i reparacje krajom Europy Zachodniej za dokonane zniszczenia. Niejako pominięto i zapomniano o tym hańbiącym okresie, ja to nazywam kolaboracji tego przemysłu komercyjnego z rządem III Rzeszy. Zresztą ten sam mechanizm był stosowany w przypadku także zbrodniarzy niemieckich, których można wymieniać z nazwiska. Takim symbolem niech będzie chociażby Heinz Reinefart, który przecież pełnił funkcję burmistrza jednego z miast przez wiele lat, mimo że wszyscy wiedzieli, że jest zbrodniarzem odpowiedzialnym za zbrodnie tutaj, w Warszawie chociażby. Więc takich przypadków było znacznie więcej i tej odpowiedzialności nigdy Niemcy nie poniosły, wymazując potem przez wiele lat w ramach skutecznie prowadzonej polityki historycznej jakiekolwiek sugestie związane z odpowiedzialnością na przykład przemysłu za współpracę z rządem III Rzeszy i za to, że dokonano tylu zbrodni nie tylko na ziemiach polskich, ale tak naprawdę w całej Europie. Jest to w tej chwili temat, który oczywiście ma też wymiar polityczny, bo domagamy się reparacji ze strony Niemiec, ale z drugiej strony są to twarde fakty historyczne, o których należy mówić. I wracając do pytania pana redaktora z początku naszej dyskusji, Instytut Pamięci Narodowej nie obawia się pozwów ze strony tych dużych koncernów i chcę wszystkich państwa zapewnić, że my będziemy bardzo głośno wymieniać nazwy tych firm i opowiadać o ich zaangażowaniu w okresie II wojny światowej w łupieszczą i grabieżczą politykę III Rzeszy. Będziemy przedstawiać twarde fakty, twarde dane. Wystawa Gospodarka III Rzeszy będzie pokazywana nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Czynimy starania, by udało się tę wystawę także pokazać w Niemczech. I czekamy na reakcję, bo być może właśnie majątki tych dużych firm, to jest taka podpowiedź, mogą stanowić pewne źródło do wypłaty reparacji Polsce, a przede wszystkim potomkom ofiar, którzy ponieśli śmierć ze strony Niemców w okresie II wojny światowej i jest ten moment, w którym Niemcy mogą raz na zawsze zakończyć dyskusję dotyczącą odpowiedzialności za II wojnę światową. Oprawców już nie ukażemy, oni nie żyją, żaden tak naprawdę, poza może nielicznymi przypadkami, nie wiem, mamy przypadek strażniczki obozowej ze Sztutowa, która będąc 16-letnią dziewczyną pełniła służbę w tym obozie koncentracyjnym, są jakieś zarzuty sformułowane wobec niej, ale to są już pojedyncze przypadki, Demjaniuk, tym podobni. To są pojedyncze przypadki ludzi, którzy ponosili odpowiedzialność za zbrodnie II wojny i jeszcze żyją, ale w większości przypadków ci ludzie już nie żyją, ale odpowiedzialność materialną bez wątpienia Niemcy powinni ponieść i to jest ten dobry moment w tej chwili na to, by zakończyć tę dyskusję na temat odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej, po prostu wypłacając reparacje. Skąd czerpać środki? Z majątków tych dużych korporacji i firm, które uwłaszczyły się w okresie
okresie lat 30. i w okresie II wojny światowej. Jeszcze raz, panie dyrektorze, żeby to dobrze wybrzmiało, żeby to utrwalić słuchaczom, bo to jest bardzo ważna informacja. Żadna z tych firm nigdy nie poniosła żadnej ani prawnej, ani finansowej odpowiedzialności za eksterminację i korzystanie z katorżniczej, niewolniczej pracy Polaków. Absolutnie nie poniosły te firmy żadnej odpowiedzialności. To, co się działo w latach 90., wypłaty w ramach Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, to jest promil tych środków, które powinny trafić do Polski. Wtedy rzeczywiście one trafiły do wybranych ofiar II wojny światowej, żyjących, którzy byli w stanie otrzymać jakieś symboliczne tak naprawdę odszkodowania, można powiedzieć jałmużnę za tą swoją katorżniczą pracę i cierpienia, które ponieśli z rąk Niemców, natomiast te duże koncerny nie poniosły żadnej odpowiedzialności ani prawnej, ani materialnej za swoją politykę, za współpracę z rządem III Rzeszy, za realizację zleceń dla armii, za wspieranie przemysłu zagłady, niemieckiego przemysłu zagłady. To jest jeszcze bardzo ważne w tym kontekście, że mamy takie zapisy relacyjne świadków, osób, które przeszły przez te miejsca kaźni, zbrodni nazistowskiej, niemieckiej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim dwie osoby. Jedna, którą dotknęły eksperymenty medyczne, jeszcze wciąż żyjąca, co prawda już schorowana bardzo poważnie, pani profesor Wanda Pułtawska, która w książce Boję się snów opisała to wszystko, co działo się z polskimi więźniarkami w kobiecym obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, plus opisuje bardzo rzetelnie, bardzo zimno, ale to też tłumaczy, dlaczego forma pisarska jest taka bardzo, bardzo zimna, relacyjna, kronikarska tych wydarzeń, eksperymenty, które były dokonywane na niej, która zresztą skutki ponosiła całe życie. I całkiem niedawno, już trzy części, udało się wznowić wydawnictwu Bellona książki Stanisława Nogaja Guzen. To się nazywa Pamiętnik, zapiski dziennikarza. Pan Nogaj był z Wielkopolski, bardzo dobrze znał język niemiecki, walczył w Powstaniu Wielkopolskim, walczył w pierwszym i trzecim Powstaniu Śląskim. Dzięki temu znalazł się w kancelarii obozowej obozów Guzen i proszę Państwa, tam z 37 tysięcy osób, które się tam znalazły, 28 tysięcy osób zostało zabitych, wyeliminowanych w wyniku właśnie ciężkiej, katorżniczej pracy w miejscowym kamieniołomie. To wszystko zostało utrwalone przez pana Stanisława w tej książce, a co dodaję jeszcze tutaj, co jeszcze jest tutaj, są dwa fakty bardzo wstrząsające, już przechodzę do pytania, to znaczy to, że tyle osób zamordowano, to była inteligencja i to było przede wszystkim duchowieństwo polskie. Do tego obozu trafiali głównie inteligenci, można powiedzieć, tam była cała śmietanka intelektualna przedwojennej Polski. Wiem, że to źle brzmi, ale czasami trudno mówić o tych zbrodniach i znaleźć adekwatny język. No ale to jest też taka kwestia, panie dyrektorze, to znaczy tych upamiętnień, no bo w Guzen prawie zatarto ślady, że tam obóz się znajdował. Co można z takimi rzeczami zrobić? No to jest rzeczywiście poważny problem, bo to jest też wypieranie ze świadomości i pamięci zbiorowej faktu dokonywania masowych eksterminacji i mordów. Całkiem niedawno mieliśmy okazję dokonać uroczystego pochówku w Ravensbrück odnalezionych przez zespół profesora Szwagrzyka więźniarek. Te uroczystości miały miejsce w ubiegłym roku i tam też nie było łatwo doprowadzić w ogóle do ceremonii pogrzebowej. Oczywiście władze generalnie się na to zgodziły, ale utrudnień po drodze było cała masa, łącznie z tym, że nie pozwolono sformułować konduktu pogrzebowego z udziałem polskich żołnierzy, więc to są rzeczy, które do dziś funkcjonują w takich bezpośrednich relacjach. Rzeczywiście Guzen jest tutaj dobrym przykładem, dobrym właśnie w cudzysłowie takich działań wypierających ze strony Niemiec. Oczywiście
można jedynie wywierać naciski i prowadzić aktywną politykę historyczną, no bo przecież państwo niemieckie jest suwerenne, nie możemy niczego nakazać, ale prowadząc aktywną politykę historyczną, przedstawiając też te fakty historyczne i starając się docierać także do świadomości europejskiej, w tym mieszkańców współczesnych Niemiec, możemy w ten sposób próbować edukować Niemców i przypominać im o najważniejszych faktach z historii. Przy czym to wcale nie jest takie proste, bo przecież w Niemczech oficjalnie zakazana jest symbolika nazistowska, a więc realizacja naszych zadań, na przykład zadań Instytutu Pamięci Narodowej, też spotyka na pewne problemy, jeżeli przedstawiamy wydarzenia związane z historią II wojny światowej i pojawiają się tam symbole nazistowskie, bo jak mógłby się nie pokazać, jeżeli opowiadamy o historii II wojny światowej, to z kolei wobec nas pojawiają się zarzuty, że my propagujemy niemiecki, nazistowski system totalitarny. W związku z tym te działania oczywiście będą przez nas prowadzone, nie będziemy się tutaj absolutnie poddawać i Gospodarka III Rzeszy, mam nadzieję, wystawa Gospodarka III Rzeszy w języku niemieckim, bo w tej chwili mamy dwie wersje językową, polską i angielską. Ta wystawa na krakowskim Przedmieściu cieszyła się olbrzymim powodzeniem i wielu zachodnich turystów podchodziło, przyglądało się, czytało te plansze wystawowe, ale to jest dopiero początek naszej drogi edukacyjnej. My tą aktywną edukację prowadzimy oczywiście od wielu lat i staramy się docierać jak najszerzej do świadomości historycznej na całym świecie. Ja tylko może gwoli uzupełnienia dodam, że jesienią ubiegłego roku w jednej z największych i najbardziej poczytnych gazet amerykańskich, Chicago Tribune, ukazał się między innymi artykuł pana prezesa Karola Nawrockiego w języku angielskim, mówiący o potrzebie reparacji wojennych i pokazujący skalę zbrodni dokonywanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, więc takie działania szerokie, informujące o zbrodniach, o rabunku, o terrorze okupacyjnym, no jeżeli będą prowadzone konsekwentnie przez wiele lat, a mamy dużo do nadrobienia, bo zarówno w okresie komunizmu, jak i też przez część lat w okresie wolnej Polski tej aktywnej polityki historycznej nie prowadzono i nie było takiego poczucia, że to jest integralna część polityki międzynarodowej prowadzonej przez państwo polskie, która ma wymiar nie tylko symboliczny, ale także wymiar faktyczny, polityczny, finansowy, relacyjny. No, my tą politykę po prostu musimy prowadzić, musimy jakby cały czas być aktywni i przed nami, myślę, wiele lat ciężkiej pracy i mam nadzieję, że do tego czasu te ostatnie ślady funkcjonowania na przykład obozu w Gusen nie zostaną przez Niemców zatarte. I są też bardzo ważne publikacje. To jest oczywiście mniejsza grupa odbiorców, ale ważna, bo to jest i świat nauki, i świat prawników. Sprawa Ignacego Kaczmarka w tej chwili wydana. Bardzo ciekawy, to się mówi współczesnym językiem korporacyjno-prawniczym, case prawny, w jaki sposób wyglądały niemieckie zbrodnie sądowe. Jest fantastyczna książka, fantastyczna, znowu nieadekwatne słowo, ale jest przepięknie wydana sprzed roku Adama Plesu-Kaczyńskiego, Wartengau. Są liczne prace dyrektora Dariusza Roguta w Łodzi dotyczące obozu. Mamy książkę o ludobójstwie, która jest taką analizą prawną, przyglądającą się też temu wszystkiemu, co wiąże się z definicją wprowadzoną przez Rafała Lemkina, co spełnia tę kategorię ludobójstwa w odniesieniu właśnie do nazistowskiego państwa niemieckiego. Jest ekspertyza na temat obozu prawnego w Pruszkowie. Zresztą książka, która, proszę Państwa, jest drobiazgową, rzetelną, historyczno-prawną analizą, która okazała się na szczęście, mówię to naprawdę poważnie, na szczęście jednym z bestsellerów wydawniczych ubiegłego roku wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej. Jakie jeszcze są działania w najbliższym czasie przewidziane, jeśli chodzi o tematykę niemiecką, nazistowską niemiecką? Tych działań jest dużo. Oprócz tych książek, o których wspomniał pan redaktor, właśnie jedna z ciekawszych to rzeczywiście książka Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim autorstwa doktora Macieja Mazurkiewicza. No, funkcjonuje w ramach Instytutu Pamięci Narodowej zespół pełnomocnika prezesa do spraw badania terroru okupacyjnego na ziemiach polskich 1939-45. Zajmujemy się tam w ramach działań tego zespołu takimi detalicznymi ustaleniami do
dotyczącymi liczby ofiar chociażby zbrodni niemieckich w poszczególnych krajsach, na przykład w Generalnym Gubernatorstwie. Powstają kolejne wystawy. Przy okazji też projektu Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności też, to jest kluczowy i najważniejszy projekt IPN-u, który realizujemy do roku 2025, opowiadający o wysiłku zbrojnym żołnierzy generała Andersa, czy też żołnierzy generała Maczka. Wstrzykujemy też porcję wiedzy na temat represji niemieckich, nie tylko sowieckich, ale także niemieckich w okresie II wojny światowej. Powstają kolejne publikacje dotyczące zbrodniarzy niemieckich i zbrodni niemieckich. Tu w ostatnim czasie wyszła książka pani doktor Lubeckiej, Zbrodniarz przed sądem. Bardzo ciekawa też analiza i też takie case study. Tak. Przepraszam, że jej nie wymieniłem, bo to jest jedna z kluczowych książek. Zdecydowanie tak i to jest bardzo, bardzo ciekawe studium, bardzo pogłębione i bardzo solidnie oparte o bazę źródłową. Program Straty, to jest straty.pl, to jest program realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, mający na celu uchwycenie wszystkich możliwych do ustalenia nazwisk ofiar II wojny światowej, zbrodni niemieckich, ale także w równym stopniu zbrodni sowieckich. No i oczywiście cały czas prowadzone aktywne badania nad Holokaustem, nad tym, co działo się na ziemiach polskich, jeśli chodzi o ten przemysł zbrodni, niemiecki przemysł zbrodni, niemieckie obozy koncentracyjne i obozy zagłady, historia poszczególnych obozów. Niezwykle istotnym elementem tych działań są działania związane z upamiętnianiem ofiar zbrodni pomorskiej i zanotowaliśmy tu pewien sukces taki w sferze takiej, powiedziałbym, łatwo uchwytywalnej, w sferze społecznej, publicznej. Otóż ustanowiony został Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Pomorskiej. To pojęcie, które wykuło się w trakcie prac naukowych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, zaczęło funkcjonować w przestrzeni publicznej jako pewne pojęcie historyczne, zbrodnia pomorska, a więc to wszystko, co działo się jesienią 1939 roku do początku roku 1940, masowe mordy dokonywane na Polakach właśnie na Pomorzu. Więc te prace trwają. Można by tu długo wymieniać wszystkie elementy naszych działań. No ja jeszcze tylko dodam te, które związane są z upamiętnieniami. I to również jest pewien element takiej aktywnej polityki Instytutu Pamięci Narodowej. Z jednej strony usuwamy obiekty propagandowe gloryfikujące Armię Czerwoną, a z drugiej strony w to miejsce stają pomniki upamiętniające ofiary dwóch totalitaryzmów. Jako przykład podam takie wydarzenie i odsłonięcie pomnika w miejscowości Folwark na Opolszczyźnie. Tam niemal rok temu, już po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, został usunięty obiekt propagandowy gloryfikujący Armię Czerwoną na wniosek miejscowych władz samorządowych, a trzy miesiące później został odsłonięty pomnik upamiętniający ofiary terroru niemieckiego i sowieckiego z okresu II wojny światowej. Takie upamiętnienia też powstają, tablice, pomniki, obeliski. One nie są tylko po to, by wypełnić przestrzeń publiczną. One mają służyć przede wszystkim refleksji, zachowaniu pamięci, ale za nimi idzie szereg działań o charakterze edukacyjnym, szereg działań o charakterze naukowym, a na szczęście, myślę, dla nas wszystkich, archiwa niemieckie są otwarte, można z nich swobodnie skorzystać, w związku z tym nasi historycy regularnie korzystają z tych archiwów, odkrywają nowe fakty, docierają do nowych dokumentów, a efekty tych prac widać chociażby w tych publikacjach, o których pan redaktor przed chwilą powiedział. I o tym wszystkim będziemy rozmawiali w kolejnych odcinkach Kulisy Historii. Będziemy przyglądali się po latach ponownie wszystkim badaniom nad zbrodniami niemieckimi dokonanymi na Polakach podczas II wojny światowej, także przed i po. O tym wszystkim w kolejnych odcinkach Kulisy Historii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura Rzecznika Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję Państwu.